Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Teraz Dmytro Antoniuk o tym, co dzieje się na liniach frontu na Ukrainie. Tak, najpierw chciałbym tylko zwrócić uwagę, że wczoraj ukazał się materiał w materiał w brytyjskiej gazecie The Independent, przedrukowany w niektórych polskich mediach dużych i w Ukrainie też, w którym było tak napisane, to wszystko podane, żeby widocznie zniechęcić pomoc wojskową do Ukrainy. Było napisane, że jest przewaga na stronie wroga 20-1 w liczbę artylerii i 40-1 w liczbę strzałów. No cóż, trzeba powiedzieć, że ten materiał ukazał się, ta gazeta jest pod wpływem niejakiego Jewgenia Lebedziewa, który jest Rosjaninem, ale ma obywatelstwo Wielkiej Brytanii, a jego ojciec, Aleksander, z kolei był pracownikiem KGB i być może FSB. Także można powiedzieć, że przewaga u przeciwnika jest na froncie, ale tylko i wyłącznie w odcinku tam na Donbasie. My widzimy w innych miejscach frontu wojny z Moskalami, że przewagi tam oni nie mają i na przykład temu dowodem są obwody charkowskiej na północ od Charkowa i chersońskiej bliżej już do Chersonia. No ale zaczynamy od Donbasu, bo tam nadal toczą się ciężkie walki i przeciwnik teraz, jak i wczoraj, są walki w mieście Światogirsk, gdzie znajduje się Ławra Światogirska. Ona się znajduje na lewym brzegu Siewierskiego Dońca, który nie jest jeszcze zdobyty przez wroga. Tam jest już zniszczony przez nasze wojsko most i wróg musi tam przekroczyć rzekę, żeby zdobyć na przykład Lawrze. Natomiast na południe od tego miasta, między Światogirskiem a miejscowością Bohorodyczne, też jest kolejny most nad tą rzeką i ten most jeszcze jest cały, ale jeżeli wojsko ukraińskie będzie pod zagrożeniem okrążenia, to ono oczywiście tam wycofa się i ten most też zniszczy, ale to wszystko, te działania wojenne tam w tym Światogirsku są skierowane w kierunku Słowiańska, dużego miasta w obwodzie donieckim. Byłem w tym Słowiańsku w 2020 roku. Ciekawe i można nawet w niektórych miejscach powiedzieć, że piękne miasto. Wróg próbuje teraz iść na Słowiańsk od północy, od Iziumu, przez Światogirsk, ale wróg też próbuje to zrobić od wschodu, od miasta Łyman, okupowanego w obwodzie donieckim, ale tam znów wrogowi na szlaku stoi nie tylko wojsko ukraińskie, a i znów Siewierski Doniec, który widocznie jest naszym wielkim przyjacielem na Donbasie i wobec ta rzeka nie pozwala wrogu iść dalej, ale sytuacja na przykład teraz, pogoda jest bardzo gorąca, jest upał i woda po prostu spadła widocznie w Siewierskim Dońcu i widać, że wróg gotuje się w różnych miejscach znów przekroczyć pontonami tą rzekę i myślę, że wojsko ukraińskie też do tego jest gotowe. Nadal trwają walki w Siewierodoniecku. Siewierodoniec nie jest zajęty, całkowicie okupowany przez wroga i nie jest pod całkowitym kontrolem wojsk ukraińskich. W ogóle co kilka godzin dostajemy inną, różną informację, że teraz wojska ukraińskie są na obrzeżach tego miasta w strefie
różnych fabryk, albo znów walczą w centralnej części tego miasta. Ostatnia informacja była to, że Moskale wycofali stąd jednostki złożone z buriatów, bo buriaci po prostu tam giną wielkimi, no, całymi prawie jednostkami. Oni nie są zwykły do walk takich w miastach, na terenie zabudowanym. Natomiast tam walczy i internacjonalnej Legia Internacjonalna, międzynarodowej Legia Międzynarodowa. I to są naprawdę doświadczeni chłopcy z całego świata, którzy brali udział na przykład w walkach podobnych w Iraku albo w Afganistanie. Także oni, mam nadzieję, że dają sobie sprawę, radę z Moskalami i łatwo im nie będzie zajęć cały Sewerodonieck. Natomiast na południe od tego miasta wróg próbuje nacierać w kierunku Sewerodoniecka od miejscowości Komyszowacha, która została częściowo zajęta przez wroga. I to jest też ważny punkt taki strategiczny na drodze do Sewerodoniecka, bo jeżeli oni okupują całkowicie tą Komyszowachę, to mogą odcinąć nasze jednostki, naszych chłopaków w miejscowościach Girskie i Złote, które znajdują się południe od Sewerodoniecka, i dlatego toczą się tam teraz walki potężne pod tą Komyszowachą. Wróg częściowo ma postęp w kierunku Bachmuta od Svitlodarska, który kilka dni temu został okupowany. Została zajęta przez Moskali wieś Roty i toczą się walki pod miejscowością pod nazwą Pokrowskie. To już jest bliżej do Bachmutu, niestety. Ale ważne jest to, że ta trasa, najważniejsza i największa trasa, która prowadzi od Sewerodoniecka i Łysaczańska do Bachmutu, nie jest zajęta przez wroga. Mimo to, że wczoraj też toczyły się tam wielkie walki z udziałem specnazu rosyjskiego, ale im nie udało się im zająć tą trasę całkowicie i żeby ona była przez nich kontrolowana. Pod Donieckiem są ostrzały tylko artyleryjskie. A na odcinku zaporowskim jest ciekawsze, bo tam widocznie, że wojsko ukraińskie naciera w kierunku miasta Połochy, które jest okupowane przez wroga. I jest informacja, że w mieście Wasylivka, znajdującym nad Dnieprzem i które też jest okupowane przez wroga w obwodzie zaporowskim, jest ponad 20 czołgów typu T-62, które, przypominam, byli produkowane w latach 60. XX wieku. I wiadomości mamy, że z Melitopola, który jest drugim z kolei miastem największym w zaporowskim obwodzie, zabrali po prostu dużo żołnierzy rosyjskich na odcinek chersoński. Także w Melitopolu już widocznie mniej okupantów. Natomiast w chersońskim obwodzie wróg próbował kontratakować wczoraj, przedwczoraj bez skutków nad Inhulcem, który jest zajęty po obu brzegach tej rzeki. Jest wojsko ukraińskie. My mamy tam przyciółek, mamy taki wyłom w tym froncie pod miejscowością Dawidów Brit i wojsko ukraińskie powoli, ale idzie dalej w kierunku południowym, w kierunku Beresława i w kierunku Chersonia. To samo robi wojsko ukraińskie od Mikołajowa w kierunku Chersonia. Powtarzam, że mówiłem wczoraj i powiem dzisiaj, że
od Chersonia teraz do strefy walk jest około 25 kilometrów. To jest bardzo już blisko do tego miasta i ukraińskie wojsko tam naciera. Wczoraj znów kolejny raz lotnictwo ukraińskie uderzyło w różne miejsca skoncentrowań wroga w chersońskim obwodzie i zniszczyło dużo ciężkiego sprzętu i żołnierzy wroga. Także taka jest sytuacja. No a na północ od Charkowa bez wielkich zmian trwają też walki. Wróg próbuje dalej bronić tych miejscowości, które są po stronie ukraińskiej, bo tam już blisko jest granica między Ukrainą a Rosją. No i na odcinku odeskim też bez poważnych wielkich zmian są ostrzały nocne, dzienne rakietami, ale wielkich zmian w tych obwodach nie mamy. Ale najważniejsza informacja dotyczy broni. Czy broń, która płynie z zachodu, dociera na wschód Ukrainy, tam gdzie są najcięższe walki, czy artyleria ukraińska jest wzmacniana, bo strategia rosyjska jest taka i tutaj cytuję naszego informatora z Bukaresztu, strategia jest prosta, ostrzał, niszczenie, a potem przesuwanie wojsk i piechoty. Ostrzał, zniszczenie, przesuwanie wojsk i piechoty i nadzieja rosyjskich strategów, że w końcu dojdą do jakiegoś celu, nie wiem, dojdą do Odessy, do Kijowa, dokądkolwiek. Czy broń dociera? Wczoraj minister Reznikow powiedział, że broń dociera. Wojskowy minister ukraiński powiedział, że broń dociera. I teraz mamy tej broni od partnerów z Zachodu tyle, że Ukraina mogłaby bronić od jakiegokolwiek kraju w Europie, ale tej broni jest widocznie niewystarczająca, żeby bronić się od Rosji. I dlatego on prosi, żeby nadawali nam nadal wyrzutnie rakietowe, artylerię, haubice, czołgi. No już jest mowa też o samolotach znów wznawiana, bo w jakiś czas nie było mowy o tym, żeby nam przekazywali samoloty. To jest bardzo dla nas potrzebne. Także myślę, że na odcinku donbaskim jeszcze nie mamy nawet blisko parytetu w artylerii z wrogiem i dlatego mamy ciężkie straty. Wczoraj przedstawiciel biura prezydenta Podolak też powiedział, że dziennie Ukraina ponosi od 100 do 200 już strat żołnierzy, tylko zabitych, nie mówiąc już o rannych. A rannych jest ponad 500 codziennie. I to jest straszne liczby. Także my widocznie potrzebujemy natychmiast teraz tej broni, szczególnie tam na Donbasie. Prezydent Zełenski podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że wybrał się w podróż po Europie po to, żeby przekonywać liderów Europy co do wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, ale czy opinia publiczna na Ukrainie wie o tej akcji polskiego prezydenta, która zresztą dzisiaj zakończy się w Bukareszcie. Dzisiaj polski prezydent najpierw będzie w Portugalii, potem będzie w Rzymie, a po południu przyleci tutaj do Bukaresztu na szczyt bukareszteńskiej dziewiątki. Tak, wiemy o tym i w czołowych ukraińskich mediach jest informacja o tym, że prezydent Polski jest w tej trasie, promując Ukrainę jako pełnoprawnego kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast ostatnia informacja od portalu Bloomberg teraz pojawiła się o tym, że przeciwko temu potencjalnemu nawet jeszcze członkostwu Ukrainy są takie kraje jak Dania i Niderlandy. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.